siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Podcast Szósty set, odcinek numer 29. Poprzednie dwa odcinki nagraliśmy wraz z Piotrem Złochem. Tym razem Piotra Złocha nie ma, zatrzymały go obowiązki zawodowe. Z tej strony Filip Kurfanty, a wraz ze mną są, jest właściwie... Jest Michał Kwietko, jest Michał Bębnowski, także witamy serdecznie z Warszawy. Tak, tym razem jednak samotnie. Właśnie udało mi się do was wrócić po dwóch odcinkach absencji spowodowanych tam różnymi kwestiami zdrowotnymi, nie tylko. No a niestety zabrakło z kolei Piotra, tak? Także studio w Warszawie ponownie jednoosobowe. Tak, Michał Bębnowski, Michał Kwietko mają łudząco podobny głos, ale niech was to nie zmyli. Za nami kolejka plus ligi numer 30, właściwie ostatnie rozstrzygnięcia fazy zasadniczej. No i co one przyniosły? Wiemy już, która jako 10. drużyna nie zdobędzie Mistrzostwa Polski. Z gry w playoffach odpadło Oniko Warszawa. No i do czego tak się stało? Ma to swój początek już w piątek właściwie, bo właśnie wtedy odbył się mecz Oniko Warszawa w Radomiu. I to spotkanie zakończyło się po tiebreaku, chociaż Radomianie prowadzili już 2-0. No i ostatecznie dzięki temu, że Radomianie ten punkt dla siebie wywalczyli, no to Oniko Warszawa musiało patrzeć na pozostałe 3 zespoły, które bezpośrednio z nimi rywalizowały o miejsce w szóstce. No i co w Radomiu się wydarzyło? Z tego, co ja widziałem, to chyba głównie zawiedli atakujący Radomia. Co ty, Michale, o tym sądzisz? Zawiedli, a w ogóle wrócę jeszcze na moment, bo bardzo mi się spodobało to, jak zagaiłeś, powiedzmy, ten temat, że wiemy o kolejnym zespole, który mistrzostwa nie zdobędzie. No bo pamiętamy przecież czasy, gdzie naprawdę zaczęło się o tym mówić, że Oniko może być takim czarnym koniem, nawet w walce właśnie o mistrzostwo. No cóż. Wiemy, że tak się nie stanie. A wracając, zawiedli atakujący nie tylko Radomia, zawiedli atakujący po obu stronach. W ogóle no, kto gra w wygrajkę, ten pamięta pewnie te sytuacje, gdzie po pierwszym meczu tej kolejki w Dream Teamie znalazło się miejsce dla Nikoli Georgiewa, który do tej wygrajki nabił 10 punktów, z czego 4 punkty z tych 10 to były punkty za samo wyjście w podstawowym składzie i za zwycięstwo, do którego on akurat za bardzo się nie przyłożył. No i tyle szczęścia miało Oniko w tym meczu, że oni mieli ogromny problem z atakującym jedynym, bo oczywiście Kanadyjczyka Vernona Evansa nadal nie ma w składzie, już do końca sezonu chyba nie będzie, ale no nie mniejszy problem mieli Czarni Radom, Cerat Czarni Radom wyszli z Wojtkiem, nie przepraszam, z Michałem Filipem, pierwszy raz po kontuzji wyszli w podstawowym składzie i o ile gdzieś tam na zagrywce Michał Filip trochę pokąsał przyjmujących Oniko, zresztą cała drużyna to czyniła na początku, no to w ataku nie było zupełnie go, nie istniał praktycznie, ale zmieniał go Wojtek Żaliński, który wiele dobrych występów w ostatnich kolejkach zaliczył na tej pozycji. No i nie tym razem. Tym razem też było bardzo słabo. No i o tyle ciekawe, że dopiero w piątym secie Robert Prygiel zdecydował się postawić na nominalnego drugiego swojego atakującego, czyli Jakuba Ziobrowskiego, mimo że ani Filip, ani Żeliński zupełnie sobie nie radzili. No i Ziobrowski jedną piłkę naprawdę ważną skończył, popisał się skutecznym blokiem, ale przyszło co do czego. No i bardzo mi się to skojarzyło z sytuacją, gdy Skra grała w Szomą. Piłka meczowa dla czarnych, no i zagrywka gdzieś w pół siatki Kuby Ziobrowskiego. Za moment okazało się, że to była ostatnia szansa dla czarnych na zdobycie, na wygranie tego meczu, bo 2 punkty za moment dla Oniko i było po zabawie. Ale no, zgadzam się, że tutaj brak tego prawego skrzydła, tego nawet nie ukrywał zresztą w pomeczowej wypowiedzi Wojciech Żeliński, jak widziałem, który wprost powiedział, że po prostu no, ani on, ani Michał Filip praktycznie nic drużynie nie dali i że tego zabrakło. Zabrakło też moim zdaniem dokładnego przyjęcia Dustina Watena, co było widoczne zwłaszcza właśnie od trzeciego seta, gdzie mocno zaczęli w niego celować gracze z Warszawy zagrywkami szybującymi. No właśnie, zespół Oniko Warszawa wziął sobie na cel zagrywki Dustina Watena, który przyjął w tym spotkaniu aż 49 zagrywek, przy tym popełnił 6 bezpośrednich błędów, no ale jeśli już jesteśmy przy zagrywce, no to nie sposób nie wspomnieć o wyczynie Tomasza Fornala, który w drugim secie tego spotkania zdobył aż 5 asów serwisowych i to było w trakcie tej jego serii, która trwała 9 zagrywek. 9 zagrywkę już Tomasz Fornal zepsuł. Set zakończył się wynikiem 25-16, no i chyba dawno takiej sytuacji nie było, żeby Tomasz Fornal aż taką serię zagrywek zanotował, bo często zdarza się to na przykład Bartoszowi Kwolkowi czy Mariuszowi Wrazłemu chociażby. Przypominasz sobie, żeby Tomasz Fornal taką serię gdzieś kiedyś zaliczył? Bo ja szczerze powiedziawszy nie. Aż tak długą serię chyba też sobie nie przypominam. Faktem jest, że Tomasz Fornal w tym sezonie bardzo mocno zagrywkę poprawił, zwłaszcza we własnej hali, no było to widać, że naprawdę, no, jeśli chodzi o ten element, jest duży plus w stosunku do tego, co pokazywał przed rokiem jeszcze. No natomiast, no, żeby 9 zagrywek z rzędu, no to wydaje mi się, że chyba aż takiej serii to, co
Tomek Fornal nie miał, ale jak sam powiedział też po tym meczu, a co akurat słyszałem w audycji pod siatką Adriana Brzozowskiego, który raz do roku wraca na łamy UWM, łamy na antenę UWM FM, czyli Olsztyńskiego Radia Uniwersyteckiego, no on powiedział, że gdyby to był trzeci set, gdyby było już 2-0 i on wtedy taką serię by na tej zagrywce by pociągnął, no to, czyli serię, która dałaby powiedzmy zwycięstwo, no to inaczej by to smakowało. Skoro oni wygrali, to no fajnie, bo to jakieś tam indywidualne statystyki, jakieś tam księgi rekordów i tak dalej, no ale to 3 punkty się liczą, a tych trzech punktów nie było, był tylko 1 punkt ostatecznie czarnych. Jakże istotny punkt skradziony o Niko, ale dla czarnych to było za mało, bo przez to czarni o 7 miejsce w lidze nie zagrają. No tak, ja właśnie zapytałem cię celowo o tę serię zagrywek Tomasza Fornala, czy taką kojarzysz, bo chciałem właśnie o tym wspomnieć, że w tym sezonie moim zdaniem Tomasz Fornal poprawił swoją zagrywkę względem poprzedniego, natomiast przez to, że on takiej spektakularnej serii nie notuje, może jakieś jego liczby w sensie asy serwisowe nie są jakieś imponujące, natomiast przez to jest to chyba takie trochę pozostało niezauważone. Natomiast tym meczem czarni radą pomimo zdobytego punktu swojej sytuacji w tabeli no nie poprawili, właściwie to pogorszyli, bo spadli na miejsce 9, przez co to 9 miejsce będą mogli utrzymać, natomiast nie zagrają na pewno miejsce numer 7. A wiemy, że no naprawdę było duże ciśnienie i bardzo im zależało, żeby o to 7 miejsce móc zagrać, a już zwłaszcza z Warszawą, gdzie wiemy, że tam zawsze jakieś różne podśmiechujki były, choćby z tego, że czarni przyjeżdżali na mecz w dniu tego spotkania i tak dalej, więc no i tym razem to się przełożyło na to, że atmosfera była naprawdę bardzo gorąca. Bardzo jedna rzecz mi się spodobała, którą przeczytałem na Twitterze Pawła Jaśkiewicza, to jest ten człowiek, który między innymi komentuje mecze czarnych w ich radiu i robi to w sposób naprawdę no wyjątkowy, to na pewno tak można to nazwać, że Oniko dzień przed meczem w hali trenowało przy puszczonych z głośniku dźwięku kibiców czarnych, żeby się w jakiś sposób oswoić z tą atmosferą, żeby jakby wiedzieć, jaki to będzie tumult, po prostu jak będzie tam głośno, no ale wygląda na to, że nie bardzo to pomogło, bo dopiero od trzeciego seta Oniko w ogóle zaczęło coś grać. Aczkolwiek to też nie do końca tak jest, bo jak mówi znana maksyma, gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a czarni przez te 2 pierwsze sety zaserwowali 11 asów. Przez 2 sety 11 asów, a skończyli ten mecz z 16 asami, czyli przez kolejne 3 partie tych asów było już tylko 5. I myślę, że to też miało bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o przebieg tego meczu, bo tak jak mówimy, no od początku czarni grali w zasadzie bez prawego skrzydła, a mimo to wygrywali wysoko i bardzo spokojnie te 2 pierwsze sety, no ale to do momentu, dopóki siedziała im ta zagrywka w sposób niesamowity, bo to był, no na zagrywce to poziom, nie boję się użyć tego słowa, no światowej czołówki. Tak właśnie serwują te kluby, które dzięki temu w dużej mierze również walczą o najwyższe laury, co widzieliśmy choćby podczas klubowych mistrzostw świata i tak też serwowali przez 2 sety czarni. Gdy przestali, no to jednak te luki, te dziury, które jednak były mocno widoczne, od trzeciego seta wyszły. No i też ciekawa sytuacja w kontekście osoby Wojciecha Włodarczyka. Oniko Warszawa zaczęło to spotkanie z Giromem Samiką na pozycji przyjmującego, a w związku z tym, że kontuzjowany jest Sharon Vernon Evans, to Wojciech Włodarczyk wykorzystany został przez Stefana Antigę jako zmiennik Nikoli Georgiewa, który, jak już wcześniej dobrze, Michale, zauważyłeś, dobrego spotkania nie grał. No i ostatecznie Włodarczyk pojawiał się na boisku w każdym z setów. Zaczął od początku tiebreaka i skończył 5 ze swoich 9 piłek, też przyjmując kilka razy zagrywkę czarnych. No przede wszystkim akurat atak atakiem. On tam dołożył powiedzmy jakąś cegiełkę, ale akurat nie był zbyt często wykorzystywany na tych zmianach. Natomiast to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim gra w bloku. Pamiętajmy, że czarni piłkę meczową mieli już w 3 secie, tam w tej długiej wyrównanej końcówce i oni mieli tę piłkę meczową w górze, gdzie Kamil Kwasowski, jeśli dobrze pamiętam, dostał taką bardzo trudną piłkę, którą próbował jeszcze gdzieś tam wypchnąć za blok. No i właśnie Wojtek Włodarczyk skoczył tam na tyle agresywnie, na tyle skutecznie, że nie dał mu na to praktycznie najmniejszych szans. 2 byłych rozgrywających, którzy obaj zresztą zaczynali karierę na przyjęciu w BBTS-ie, taka ciekawostka. Spotkali się tam na siatce, no i to Włodarczyk był górą. No i druga rzecz, czyli jego seria zagrywek tych szybujących właśnie posyłanych w stronę Dustina Watena w 4 secie, gdzie właśnie Oniko zrobiło serię punktów i to dzięki niej wyszli na prowadzenie, którego już nie oddali do końca seta. Także no bardzo istotna rola Wojciecha Włodarczyka, jeśli chodzi o odwrócenie losów tego meczu przez Oniko, no tylko, że jak wiemy, zdało się to na nic. A dlaczego zdało się to na nic? Chyba, że masz jeszcze coś do dodania, jeśli chodzi o Wojtka.
ale widzę, że kiwasz, że nie, więc no nie zdało się to na nic, bo Niko, wiemy, że do niedzieli mogło liczyć, że ktoś jeszcze się potknie i to miejsce im w szóstce sprezentuje, no i wiemy, że tak się nie stało. Nie stało się tak dlatego, bo Olsztyn nie dał kompletnie najmniejszych szans MKS-owi Będzin i to jest spotkanie z gatunku tych, że tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to Olsztyn zagrał tak dobrze, czy Będzin zagrał tak źle. Bo z jednej strony wygląda to tak, że no Olsztynowi wychodziło wszystko, naprawdę absolutnie wszystko. Serwowali, blokowali, kończyli ataki na bardzo wysokiej skuteczności. Bronili niesamowicie choćby akcja, gdzie Robert Andringa dwa razy nogą w jednej akcji podbijał piłkę. No a z kolei Będzinowi nie szło praktycznie nic tam no nic nie szło. Ani w ataku, na zagrywce się mylili, gdzieś wpadały jakieś głupie piłki. Także mecz zupełnie bez historii. Mecz, w którym Będzin zdobył tylko 42 małe punkty i to jest najgorszy wynik w tym sezonie. Tym samym Olsztyn pobił chlubny, a Będzin niechlubny rekord tego sezonu. Do tej pory to Zaksa trzykrotnie 43 punkty oddawała swoim rywalom. Również Espadonowi wtedy, kiedy Espadon przyjechał bez atakującego. Tym razem Olsztyn o jeden mały punkcik lepszy. Jastrzębie punktów nie oddało, bo oddać nie mogło, troszkę parafrazując Zbigniewa Bartmana. Kielce z kolei przyjechały bez przyjmującego drugiego obok Łukasza Łapczyńskiego. Zagrał Szymon Biniek, który co ciekawe zanotował dwa punktowe bloki. No jak na libero myślę, że naprawdę wynik imponujący, no ale w ataku niestety no, był to dramat, którego można się było spodziewać. Także no w pierwszym secie w sumie Kielce jak na taki skład, zwłaszcza jak na takie zestawienie, zaskakująco powalczyły, bo tam tylko do 23 Jastrzębie wygrało. Jeszcze był taki momencik, gdzie chyba w Warszawie mogły mocniej bić serca, jakaś nadzieja mogła się w nie wlać. Później już było łatwiej. No i ostatni mecz, tutaj Filipie chyba oddam ci głos, Resowia też nie dała sobie nic urwać, aczkolwiek był chyba moment lekkiego niepokoju w trzecim secie. Tak, jeśli warszawianie liczyli na to, że na Podbramie będzie jakaś niespodzianka, to właśnie w trzecim secie, ale zacznijmy może od początku. Resowia dwa pierwsze sety wygrała bardzo pewnie, bez jakichś większych właściwie problemów. Głównie dzięki temu elementowi, w którym od dłuższego czasu we własnej hali bardzo sobie pomaga, czyli od zagrywki. Natomiast ten właśnie trzeci set, no to było już 10-15. 15-10 prowadzili Szczecinianie. Głównie przez to, że w serii właściwie ataków Resowi udało im się wykonywać skuteczne wybloki. I właśnie dzięki temu, po tym jak wyprowadzili kilka skutecznych kontr, no to doszło do tego, że no już w bardzo nieciekawej sytuacji była Resowia. Trener Kowal prowadził na boisko Johanna Szepsa, który chwilę po wejściu miał taką kontrę w górze na pojedynczym bloku i wyrzucił piłkę w aut. Wydawałoby się, że to będzie nieudana zmiana trenera Kowala, natomiast chwilę później Niemiec poszedł na zagrywkę i serią swoich mocnych, takich bardzo kąśliwych zagrywek doprowadził do tego, że Resowia już chwilę później była z powrotem na prowadzeniu i tego prowadzenia już ostatecznie nie oddała do końca spotkania. Tam była taka sytuacja, że było 10-15, a Resowia tego seta wygrała do 19, więc końcówka tego seta to, jak łatwo policzyć, 15-4. To jednak bardzo, bardzo chyba mocno zaznaczyła swoją wyższość w tym meczu Asseco Resowia. No i dzięki temu wszystkie te trzy spotkania z drużyn, które awansowały do szóstki, zakończone w trzech setach, bez żadnej niespodzianki. No więc te ślimaki jakby zrzuciły skorupę na koniec akurat. I faktycznie no wszystkie trzy zespoły, powiedzmy może lepszym, może troszkę gorszym, ale jednak w stylu, ale pewnie awansowały do tych playoffów. Natomiast jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, no to nie jest pierwszy mecz w ostatnich tych kolejkach Resowi na Podpromiu, którym Jochen Szeps gdzieś swoją serią na zagrywce odwraca losy tego trzeciego seta, bo wydaje mi się, że niemal identyczny przebieg miał mecz z KKS-em Katowice. Natomiast różnica między tymi spotkaniami właśnie w tej kwestii zagrywki Jochena Szepsa, no ja akurat oba te mecze widziałem, więc mogę to w łatwy sposób opisać. Jochen Szeps, owszem, zaliczył serię zagrywek z Katowicami, natomiast to nie były moim zdaniem trudne zagrywki. Natomiast w przypadku spotkania ze Stocznią Szczecin, no to rzeczywiście były to zagrywki trudne do przyjęcia, no i Szczecinianie sobie źle z tym po prostu poradzili. Natomiast a propos serii zagrywek, to w pierwszym secie Olek Śliwka swoją zagrywką, mówiliśmy już kiedyś, że tego swojego flota poprawił przy okazji spotkania z Warszawą. No i teraz w tym pierwszym secie również tak było, że Olek zaliczył serię chyba 7 bodajże zagrywek. Nie jestem pewny, w każdym razie to było no sporo zagrywek z rzędu. I też taka sytuacja była w spotkaniu na Podpromiu chyba z Będzinem. Tam również Olek Śliwka tych zagrywek sporo pod rząd zaliczył. Także chyba potwierdza się to, że młody przyjmujący Asseco Resowi swoją zagrywkę, pomimo że to jest w cudzysłowie tylko flot, no to jednak poprawił.
No i tym samym również dzięki zagrywce Olka Śliwki Resowia wygrała. No i tak jak mówiłeś, to oznacza, że Resowia, AZS Olsztyn, Jastrzębie, te trzy zespoły są w playoffach. Nie ma w playoffach Oniko Warszawa, mimo że Oniko, co ciekawe, wygrało najwięcej meczów z całego tego grona, bo aż 20 razy wygrywało, no ale z tych 20 zwycięstw aż 6 było po tiebreakach. Z kolei z 10 porażek tylko 2 po tiebreakach były. Czyli tylko dwa razy schodząc z boiska pokonani, jednak ten punkcik dorzucali. A na przykład Jastrzębie, które ich wyprzedziło, które ma tych zwycięstw o 2 mniej, ale jednak więcej ma zwycięstw za pełną pulę, bo 15 do 14 tutaj dla Jastrzębia, a z kolei właśnie 6 jeszcze razy, 2 do 3 Jastrzębie przegrywało, czyli tutaj też 4 punkty więcej zdobyte. Na jeden mecz ja bym zwrócił uwagę, o który chyba najbardziej mogą być fani Oniko, mogą mieć największy chyba żal trochę do swoich siatkarzy, no to jest mecz z Duffy z Połem Kielce, bo to jest mecz, jedyny mecz z 15 w tym sezonie, wyjazdowych Duffy z Połem Kielce, z którego Kielczanie przywieźli jakikolwiek punkt. Właśnie tego jednego punkciku zdobytego przez Kielce na wyjazdach zabrakło Niko do szóstki. Tylko do siebie mogą mieć pretensje moim zdaniem, bo oczywiście mowa o kontuzjach i tak dalej, no ale Oniko po 23 kolejce miało 10 punktów przewagi nad Olsztynem i nad Jastrzębiem, a do końca zostało 7 meczów i tak jak wspominaliśmy, no gdyby oni nawet te 10 punktów stracili, to jeszcze by w playoffie byli. No ale stracili punktów aż 11 w 7 kolejkach, no to jest jednak nie lada wyczyn. Tak bym to powiedział. Oczywiście negatywny. Ty powiedziałeś o tym, co działo się po kolejce numer 23, natomiast wróciłbym się jeszcze o 3 kolejki wcześniej. Po 20 kolejkach Oniko Warszawa zajmowało w tabeli już drugie miejsce, mając 45 punktów, a z kolei Olsztyn, który ostatecznie w szóstce się znalazł, zajmował wtedy miejsce numer 7 z 34 punktami. I łatwo teraz policzyć, że w te 10 kolejek kolejnych Warszawa zdobyła tylko 11 punktów, a Olsztyn aż 23. No i taki trochę nieudany koniec tej fazy zasadniczej dla Warszawia, tak jak ty wspomniałeś, no, spowodowany na pewno po części kontuzjami. Kontuzją Kwolka, kontuzją Evansa, wypadł na jakiś czas Janek Nowakowski, wypadł Damian Wojtaszek, no ale myślę, że takie problemy zdrowotne, mniejsze bądź większe, dotykają wszystkich drużyn. Myślę, że większe jednak Warszawian i jeszcze kilku drużyn, ale to już mniej istotne, natomiast zmierzałem do tego, że wypadł Bartosz Kwolek, no i warszawianie zostali z tylko dwójką zdrowych przyjmujących. Zmierzam po prostu do tego, że nie zakontraktowali sobie czwartego przyjmującego, no i pewnie trudniej było i o jakość treningów, i o jakość gry, jeśli podstawowym zawodnikiem nagle miał się stać Gilom Samika, który raczej do takiej roli przewidziany nie był, więc tak jak ty mówiłeś, myślę, że pretensje mogą mieć warszawianie tylko do siebie i uważam, że jakieś dyskusje, kto bardziej zasłużył, kto mniej zasłużył na szóstkę, są po prostu bezpodstawne, bo od początku sezonu było wiadomo, jakie są reguły i po prostu tak się kalendarz poukładał, że no akurat te kilka ostatnich kolejek po prostu źle się ułożyły dla Warszawy. No, tak po prostu wyszło. No, nie rozpatrywam tego w kwestii, czy ktoś zasłużył, czy nie zasłużył. No właśnie, i tak jak też napisałem zresztą na Twitterze, chyba za dobrze o prestiżu ligi nie świadczyłoby to, że klub, który przy 30-kolejkowym sezonie zgłasza tylko 3 przyjmujących, jest w stanie awansować do playoffów. No bo jednak widać, że przydaje się mieć tą pełną kadrę, no bo bądźmy szczerzy, to ja jeszcze pamiętam czasy, gdy normą było jednak posiadanie 12 zawodników w składzie. Jeszcze wtedy prawie praktycznie w pierwszych drużynach nie było ani drugich libero, ani czwartych środkowych, a jednak zawsze tych 4 przyjmujących było. Choćby był to jakiś junior, ale był i on się w składzie pojawiał. Pamiętam, że taką rolę zresztą w PZU wtedy, AZS-ie Olsztyn pełnił choćby Michał Kubiak, który przez cały sezon chyba na ani jedną akcję się nie pojawił na boisku w barwach Olsztyna, a był to sezon bodaj 2006-2007, ale był, jeździł i gdyby właśnie wydarzyła się taka sytuacja gdzieś, że ktoś na dłuższy czas, tak jak z Bartkiem Kwolkiem było, to wypadł i byłaby konieczność jakiejś powiedzmy zmiany, no to zawsze ta możliwość po prostu by była. A tutaj takiej możliwości nie było, no i być może to się też odbiło czkawką, aczkolwiek przypomnę, że też choćby z Kielcami jeszcze Oniko punkt straciło w pełnym składzie będąc. Tak, a też odnośnie takiej jego trenowania, tudzież jakby dołączenia tylko na chwilę do zespołu, no to Mateusz Janikowski, który podpisał kontrakt z Oniko Warszawa na najbliższy sezon, od czasu do czasu trenował z warszawianami, ale to jednak jest zawodnik przewidziany do gry w innym zespole, dlatego przypuszczam, że mogło się to odbywać w krótkim wymiarze czasowym. Widziałem też na Twitterze, że tymczasowo z zespołem trenował Mikołaj Szewczyk, to jest młody siatkarz, który wcześniej był zawodnikiem Barkomu Karzany Lwów, ale tam w trakcie sezonu się z ukraińską drużyną
pożegnał, napisał zresztą, że przez te 2 tygodnie treningów u Stefana Antigi nauczył się więcej niż przez te 5 roku grania na Ukrainie. No natomiast to już było chyba też za późno, żeby go do rozgrywek zgłosić, albo też nie wiem, czy w ogóle taka wola była. No czkawką się to odbiło i myślę, że mając tę nauczkę, ani Oniko, ani żaden inny zespół już chyba nie wpadnie na to, żeby przystępować do rozgrywek z 3 przyjmującymi w kadrze, no bo nie ukrywajmy, jest to po prostu no, rzecz dość kuriozalna i to jak się okazało jednak potrafi zaboleć. Zastanawiam się, jakie konsekwencje może mieć to, że Warszawa nie znalazła się w playoffach. Mam tu na myśli takie sprawy około sponsorskie, około jakichś tam decyzji kadrowych. No już jeśli chodzi o decyzje personalne, to już co nieco wiemy. Mówi się, że Rafael Araújo na atak. Trudno się dziwić, że raczej to jest koniec przygody Nikoli Georgiewa w Warszawie, bo wiemy, że to nie jest zawodnik, który tutaj grał za frytki, a no totalnie zawiódł. O tym zresztą troszkę później podsumujemy sobie w ogóle tak, jeśli chodzi o personalia, te 30 kolejek, tę całą fazę zasadniczą. No nie jest też tajemnicą, że Piotr Łukasik do Warszawy się wybiera, o tym się głośno mówi. I o ile oczywiście, bo to zawsze tak jest, że dopóki nie zostało coś oficjalnie ogłoszone, a nawet jak już zostało, jak mieliśmy choćby chiński przykład. No ale załóżmy, że dopóki nie zostało ogłoszone, to nic nie jest jeszcze w 100% pewne, bo różne zmiany się zdarzają i w ostatniej chwili czasem niektóre koncepcje się sypią. Natomiast no z tego co się mówi, to już jedną nogą w Warszawie właśnie Araújo i Łukasik. Natomiast powiedział Paweł Zagumny już tak dość oficjalnie, że nie będzie raczej wyższego budżetu w przyszłym sezonie, bo różne zaległości też były tajemnicą przecież Poliszynela było, że Politechnika miała wiele zaległości w stosunku do byłych swoich siatkarzy i w końcu kiedyś trzeba było to uregulować. Zdaje się, że Oniko właśnie się tym zajęło już jako, trudno powiedzieć, spadkobierca, no można tak to chyba nazwać, spadkobierca Politechniki, bo odciął się ten klub jakby zupełnie od tej przeszłości. Natomiast no zobowiązanie spłacić trzeba było, na to poszło trochę pieniędzy i z tego, co mówił Paweł Zagumny, no to budżet będzie w miarę podobny w przyszłym sezonie. Natomiast no choćby biorąc pod uwagę, że właśnie jak słabo prezentował się macedoński atakujący, no to chyba możemy śmiało powiedzieć, że za te pieniądze można zbudować lepszą drużynę. Aczkolwiek pamiętajmy, że kontrakty przedłużył Bartek Kwolek, przedłużył Antoine Brizard, to oni z kolei pewnie teraz zarobią już więcej niż było to do tej pory. No właśnie, całkiem sporo informacji już można wyciągnąć dla siebie z wywiadu z Pawłem Zagumnym, który pojawił się na stronie polsatsport.pl. Mówiąc o decyzjach kadrowych, personalnych, zastanawiałem się też ewentualnie nad przyszłością Stefana Antigi, ale myślę, że akurat Francuz nie ma się o co obawiać. Paweł Zagumny jako dyrektor sportowy warszawskiego klubu powiedział, że śledząc treningi i mecze wydawało się, że wszystko jest okej. Okay. No to skoro tak, no to wydaje mi się, że tu akurat do Antigi żadnych zarzutów nie będzie i Francuz na swoim stanowisku pozostanie. Natomiast kontynuując wątek, jak ewentualnie kadrowo może się prezentować zespół z Warszawy, wiadomo, że w drużynie zostaną zawodnicy, którzy mają ważne kontrakty, czyli Andrzej Wron, Antoine Bryzard, Damian Wojtaszek, Bartosz Chwolek, Jan Nowakowski, Jakub Kowalczyk i Sharon Vernon Evans. Z kolei Paweł Zagumny już ogłosił, że zespół opuści na pewno Jan Firle i Jędrzej Gruszczyński. Gilon Staminka zakończy karierę po tym sezonie, więc przed Francuzem już tylko 2 spotkania plus ligowe i to będzie już jego koniec zawodniczej kariery. Natomiast kończąc, czy też podsumowując to, co ty, Michał, mówiłeś odnośnie Macedończyka na ataku w Warszawie, nie wierzę, żeby on pozostał w zespole po tym, jak dużym, moim zdaniem, zawodem się okazał, także sądzę, że Macedończyk swoje miejsce odda właśnie, jak to się głośno już mówi, Rafaelowi Araújo. No właśnie, mówi się też, że chyba bez Wojtka Włodarczyka w przyszłym sezonie, to jest zresztą kolejny moim zdaniem zawód, on pojedyncze mecze miał dobre, no ale porównując to, jak się prezentował przed sezonem w Olsztynie, a jak grał teraz w Warszawie, no to jest no co najmniej klasa, jak nie 2 klasy niżej, bo w Olsztynie to on był moim zdaniem i chyba zresztą wiele osób się zgadzało, że był najlepszym polskim przyjmującym ligi w tamtym sezonie. Po Samedero, po Salvadorze Oliwie, w zasadzie można tam było jeszcze ewentualnie jakieś zagraniczne nazwiska wymieniać, ale już jeśli chodzi o Polaków, no to w zasadzie no, Włodarczyk był tam najlepszy, najbardziej równa forma, był wtedy przecież liderem AZS-u, no a w Warszawie on nagle no, gdzieś zdecydowanie w cieniu Bartka Kwolka i tak jak mówiliśmy zresztą, zmieniany w tych ostatnich decydujących meczach, w tym z Czarnymi nawet nie wyszedł w podstawowym składzie, a jak już wchodził to na atak. Duży zawód też i wygląda na to, że ta przygoda Wojtka Włodarczyka w Warszawie szybko się
skończy, a to chyba dla niego tak osobiście nie jest to najbardziej korzystna sytuacja, bo mu chyba w Warszawie było dobrze. Z tego co wiem, wybranka serca z Warszawy, on często też właśnie grając w Olsztynie kursował na trasie między stolicą kraju a stolicą Warmii. No i cóż, i znowu czeka go jakaś rozłąka, a może tym razem zabierze ją ze sobą, o ile w ogóle jeszcze są razem, bo też nie wiem. Siatkarski pudelek trochę tutaj zaczynamy, ale dlatego... Powiem ci od razu, że zupełnie właściwie przypadkiem, bo też takich rzeczy nie śledzę, no ale akurat w magazynie Siódma Strefa Andrzej Wrona powiedział, że w lecie będzie świadkiem na ślubie Wojciecha Bodarczyka właśnie. No więc wygląda na to, że tam wszystko dalej się układa bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego życzymy w takim razie Wojtkowi i jego przyszłej żonie. No natomiast no chyba wszystko na to wskazuje, niestety... O ile z tego względu mogą mu zależeć, żeby w stolicy pozostać, to chyba nic z tego nie wyjdzie. No ale to jeszcze nie jest do końca w 100% potwierdzone, także zobaczymy jeszcze jak się sytuacja rozwinie, ale wcale mnie nie zdziwi, jeżeli po prostu Włodarczykowi Woniko podziękują po tym nieudanym sezonie, bo tak bym to określił. Rozwinęliśmy się trochę na temat Oniko, no ale to jest klub, który na dobrą sprawę zakończył już w rozgrywki. Teraz już takie trochę dwa mecze, które pewnie będą takie trochę do odbębnienia. Ciekaw jestem w sumie, na ile będą w stanie się siatkarze zmobilizować, no bo nie ukrywajmy, no ta końcówka to jest ogromna klapa tego zespołu i podejrzewam, że to gdzieś w psychice może tkwić, a na dodatek zagrają o siódme miejsce z zespołem Kuprum Lubin, czyli z tym zespołem, który bardzo dużą cegiełkę przyłożył do tego, że Oniko w playoffach zabraknie. Skupiliśmy się na trochę dłużej o tym, jaka jest sytuacja Oniko Warszawa po tej porażce, po tym nieudanym, można powiedzieć, sezonie. Całkiem sporo szumu wywołała ta właśnie wiadomość, że Oniko zabraknie w walce o medale, no i też można sobie trochę zażartować po tym, jak oni tę rundę zasadniczą zakończyli, a już całkiem niedawno mieli spotkanie z Asseco Resowo wygrane 3-0 i wydawało się, że są w bardzo komfortowej sytuacji. Można sobie zażartować, że trener Kowal to wszystko zaplanował, po prostu uśpił czujność Oniko, no i teraz zebrał profity i wszystko ułożyło się po myśli trenera Kowala, natomiast warszawianie zostali z niczym, no ale to już może wystarczy teraz, czy zacząłeś temat Kuprum Lubin. Dla mnie tak zaskakująco dobra końcówka, bo wydawało mi się, że oni po tym, jak byli w bardzo kiepskiej dyspozycji, mieli tam różne problemy kadrowe, już mówi się o tym, że ten zespół zostanie mocno przebudowany, wiemy, że zmieni się trener. Myślałem, że ich po prostu nie będzie stać na to, żeby zakończyć w tak optymistycznym akcencie tę rundę zasadniczą. A tak, zwycięstwo Azoniko Warszawa, zwycięstwo we własnej hali z GKS-em Katowice, no i moim zdaniem zaskakująco dobrze ten sezon zakończył, bo już wiemy, że nie spadną poniżej 8 lokaty, co biorąc pod uwagę sytuację tego zespołu, wydaje mi się, że to jest wynik trochę ponad stan. Czy ponad stan, to nie wiem, ale na pewno faktycznie zgodzę się, że w tej końcówce wyglądało na to, że to czarni są zdecydowanym faworytem, żeby to oni ukończyli rozgrywki w tej górnej połówce. A tu Kuprum, i to Kuprum, które właśnie po tych rozstrzygnięciach, myślę, nie jest naprawdę bez szans w walce o tą siódmą lokatę, co zresztą pokazało w przedostatniej kolejce na Torwarze, tak. Kuprum troszkę jak zwykle zależny od Łukasza Kaczmarka, on też ma dobrą tą końcówkę, to akurat może cieszyć, myślę, Witala Heinena. No natomiast czarni wypadli poza tę ósemkę i zagrają tylko dziewiąte miejsce z Zawierciem. No tak jak mówiliśmy, duże rozczarowanie chyba, zwłaszcza, że no mieli, wydawało się, że już wszystko mają w swoich rękach, że wystarczy tylko dokończyć robotę. To Oniko było w zasadzie na deskach, trzeba było jeszcze zadać ten jeden cios, że padło po raz kolejny, już się nie podniosło. No i zabrakło tego decydującego ciosu i myślę, że w Radomiu jednak rozczarowanie. Aczkolwiek no pamiętajmy, że jednak czarni naprawdę bardzo trudny sezon pod względem kłopotów zdrowotnych. Myślę, że ta runda rewanżowa, którą czarni ostatecznie skończyli z takim samym dorobkiem punktowym jak właśnie Oniko, bo mieli przed tym ostatnim meczem jeden punkt przewagi, także zrównali się z Warszawą, no to myślę, że można spokojnie uznać za całkiem udaną w wykonaniu Radomian. A grali przecież w rundzie rewanżowej z pierwszym rozgrywającym już, bo Vinciś mniej więcej właśnie na przełomie roku wrócił, ale grali z kolei, tak jak wspominaliśmy, przez dłuższy czas bez nominalnego atakującego, bo musiał sobie Wojtek Żaliński na prawym skrzydle radzić i radził sobie długo bardzo dobrze. No natomiast no, na pewno z perspektywy tego wszystkiego, jednak i tych rozstrzygnięć i faktu, że przed ostatnią kolejką to czarni byli na 8 miejscu, no to troszeczkę tym ostatecznym rozstrzygnięciem mogą być rozczarowani, mimo że obiektywnie, powiedzmy sobie szczerze, jakby no, są usprawiedliwieni, tak bym to nazwał. Tak, zgadzam się. Właśnie biorąc pod uwagę to, jakie ten zespół miał kłopoty kadrowe, no to po prostu no, pełna zgoda. Natomiast Zawiercie w ostatniej kolejce swoim kibicom sprawiło dodatkowy jeszcze prezent, dogrywając pewnie BBTS Bielsko-Biała 3-1. No i trzeba, oprócz tego, że zajęli pewne 10 miejsce, utrzymali się w lidze jako Beniaminek, no to nie da się nie zwrócić uwagi na kibiców Zawiercia, którzy we wszystkich domowych spotkaniach
wykupili komplet biletów. To jest na pewno bardzo pozytywny aspekt tej drużyny, tego właśnie Beniaminka. Biorąc pod uwagę, że przed kilkoma sezonami, jeśli pojawiali się Beniaminkowie w lidze, to zwykle zaliczali nieco gorsze starty. No akurat Zawiercian plus lidze myślę, że potraktowałbym jako bardzo fajne, barwne zjawisko i ich awans jak najbardziej na plus. Tak, ja się absolutnie zgadzam. No, bardzo dużo kolorytów wnieśli do tej ligi. Skończyli tę ligę na 10. miejscu fazę zasadniczą. Mogą jeszcze po tych playoffach, tak to nazwijmy, po tych meczach o miejsce jeszcze nawet skoczyć o tą jedną pozycję wyżej. No i fajnie też, myślę, że Dominik Kwapisiewicz, drugi trener, też o tym mówił, że pokazali w tej ostatniej kolejce, że grają do końca, a oni w zasadzie po trzech setach już wiedzieli, że no, są na tym miejscu 10, mają pewne, bo przyszła informacja właśnie Z Lubina. Tam, z Lubina przyszła informacja, że tam GKS... Bo tamte mecze, co prawda, zaczęły się o tej samej porze, ale ze względu na to, że mecz w Zawierciu był telewizyjny, zaczął się jednak tak faktycznie kilka minut później, do tego był bardzo długi ten pierwszy set. No także no koniec końców, mimo że oba mecze trwały 4 sety, to tak naprawdę po trzecim secie w Zawierciu już wiedzieli, że w 4 setach się skończył mecz w Lubinie właśnie i że GKS ich nie wyprzedzi. Mimo to wyszli na tego 4. seta dalej pierwszym składem, no i dokończyli robotę. A dlaczego było to takie ważne? No bo i tu chyba przejdźmy do tego, na czym też musimy się troszkę dłużej zatrzymać. No bo mecz w Zawierciu miał decydujące znaczenie, jeśli chodzi o kwestię utrzymania. No i ostatecznie BBTS Bielsko drugim spadkowiczem. BBTS, który po raz kolejny w ostatnich kolejkach postawił się, który walczył i który nie był w stanie wygrywać końcówek. Dużo mogą mieć jednak chyba do siebie pretensji bielszczanie, że tę ligę opuszczają, bo tyle, ile oni mieli szans w tych ostatnich kolejkach, zresztą wcześniej też, no ale skupmy się na tej końcówce, powiedzmy. No to naprawdę, no pamiętamy transmitowany w telewizji mecz z Zaksą. Dwie przegrane końcówki, w obu mieli piłki setowe, oba przegrali. Mecz z Bełchatowem, w którym prowadzili w trzecim secie, mając już jeden set wygrany wcześniej na swoim koncie, prowadzili 16-8 i tego seta przegrali do 23, a tam już jeden z tych dwóch brakujących punktów mogliby zdobyć, a kto wie, może więcej. No i teraz znowu pierwszy set, wysokie przewagi i przegrany 36-38 chyba. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Wiesz co, ten set zakończył się wynikiem 32-30 dla Zawiercia, chociaż Bielsko już miało piłki setowe. No, także... Troszkę przesadziłem, no ale no, w każdym razie też przewagi wysokie. No i też w tym czwartym secie, no mieli znowu swoje szanse, bo tam sytuacja była taka, że co prawda to Zawiercie prowadziło kilkoma punktami, ale przy zagrywce Jakuba Budzkiego w końcówce doszli do stanu 23-21 i mieli kontrę w górze. Ta piłka poszła właśnie do Budzkiego, który ogólnie dał bardzo dobrą zmianę. No ale niestety, no tym razem nie podołał. Miał piłkę, którą atakował z pierwszej strefy, no i zabił się o zawierciański blok. Zamiast 23-22 było 24-21. Za chwilę błąd przyjęcia jeszcze libero. No i to był ostatni akcent, jeżeli chodzi o Bielsko, na co najmniej najbliższy rok w plus lidze. No i niestety, no te końcówki tak naprawdę zadecydowały, bo jeśli patrzeć na, nazwijmy to, walory artystyczne, to mam wrażenie, że Bielsko od Łuczniczki jednak grało w końcówce tego sezonu lepiej. A, no ale nie przełożyło się to na punkty, a Łuczniczka potrafiła w tym jednym meczu z Lubinem zresztą. Tutaj to wszystko nam się gdzieś tam zazębia, bo to właśnie myślę po tym meczu z Łuczniczką, przegranym przez Lubin 2-3, wydawało się, że Kuprum już o nic zupełnie nie powalczy i że już ten sezon jest tylko do dogrania i pewnie tam wielu punktów nie będzie. Też dlatego między innymi to zwycięstwo na Torwarze było tak zaskakujące. No a tam Łuczniczka się właśnie postawiła, zdobyła te dwa punkty, wyprzedziła Bielsko i już do końca zostało status quo, już do końca żaden z zespołów punktów nie zdobył, ale to Bielsko było zdecydowanie bliżej moim zdaniem tego. Tak, na pewno szkoda tych momentów, w których bielszczanie mogli wyrywać pojedyncze sety, a to być może miałoby wpływ na całość rozgrywanych przed nich spotkań, natomiast duże znaczenie miało chyba te pierwsze 9 kolejek, gdzie trenerem był Rostislav Hudik. Wydaje mi się, że oni zaliczyli 9 kolejnych porażek i wtedy nastąpiła zmiana na Pawła Gradowskiego i niemalże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęli grać trochę lepiej, chociażby w bloku. No i chyba jako całokształt po prostu można to podsumować tak, że bielszczanie pod wodzą młodego polskiego trenera po prostu grali lepiej niż za trenera Hudika i być może te pierwsze 9 kolejek to był klucz do tego, że oni ostatecznie się z ligą żegnają i mówiliśmy przedtem, że poznaliśmy 10 zespołów, które nie zdobędą mistrzostwa w tym roku, no to wiemy, że Bielsko nie zdobędzie mistrzostwa Polski w roku kolejnym. No tak, a jeżeli już wróciłeś do tego początku, to tam też, tak jak mówiłem o tych przegranych końcówkach, no to druga kolejka, mecz z Resowią, Bielsko przegrywa 23-25 pierwszego
pierwszego seta, 25-27 drugiego seta, trzeciego przepraszam, a drugi padł łupem BBTS-u. Dwie końcówki dla Bielska i byłoby 3-0, tak, z Resowią. Później pamiętam w Uranik w kolejnej kolejce, też ostatni set przegrany do 23, gdzie wcześniej już Bielsko miało set na swoim koncie, gdzie też zabrakło ostatecznie tych punktów. Także końcówki od początku do końca sezonu były zmorą Bielska i o ile ogólnie wyniki zdecydowanie ta zmiana trenera poprawiła, no to jakoś nie znalazł sposobu Paweł Gradowski, żeby w tych końcówkach wycisnąć z tego zespołu więcej, bo naprawdę no były sytuacje, gdzie Bielsko grało dobre sety i nagle jakaś czarna dziura. Najbardziej chyba widoczne było to właśnie w tym meczu z Zaksą i zwłaszcza w trzecim secie, gdzie chyba 4 czy 5 piłek setowych miało Bielsko, nie było w stanie ich wykorzystać. 24-20 chyba było i tam z tego co pamiętam były 3 kolejne dobre przyjęcia na siatkę i 3 kolejne bloki. No i BBTS Bielsko miała tym samym żegna się z Plus Ligą po 5 kolejnych latach tutaj spędzonych. Podsumowałem w odcinku jednym z poprzednich z Piotrem Złochem, że tak powiem, dorobek Dafy z Pałem Kielce w Plus Lidze, no to krótko może o BBTS-ie Bielsko-Biała. Na pewno nie jest to zespół, który zwojował te rozgrywki. Oni przez 5 sezonów zajmowali miejsca 12, właściwie ostatnie, zaraz po awansie, 12 na 12 drużyn. Kolejny sezon miejsce 13 na 14 zespołu, później 12 na 14, 14 miejsce na 16 zespołu, no i w tym sezonie miejsce 15 z 16, więc nigdy nie było tak, żeby przeskoczyli więcej niż dwie drużyny w tabeli, co na pewno nie jest czymś, co można by chwalić, czy może by się drużyna Bielska z Bielsko-Białej pochwalić. Też w przypadku drużyny z Kielc mówiliśmy o jakichś ciekawych zawodnikach, którzy się przewinęli przez ten zespół. Moim zdaniem Kielczanie lepiej sobie radzili w wyszukiwaniu obcokrajowców, bo jak ja sobie przypomnę na przykład zawodników takich jak Martin Wlyk, Maksim Akmienka, Dmytro Bogdan, Dmytro Storożyłow, Adam Bartosz czy Miros Wemicz, no to raczej nie są to nazwiska, które naszą ligę zwojowały i o których może warto mówić więcej niż jedno czy dwa zdania, natomiast na pewno Jose Luis González to była jedna z takich pozytywnych postaci, która przez zespół z Bielsko-Białej się przewinął. Z kolei jeśli chodzi o takich Polaków, którzy jakiś postęp w drużynie BBTS-u poczynili, masz jakiś pomysł, Michał? Do tej pory ogólnie no ja nie ukrywam, że uważałem, że BBTS to jest drużyna, która zupełnie nic do tej ligi nie wnosi. I tak paradoksalnie uważam, że w tym sezonie, w którym się z tą Plus Ligą żegnają, oni się pokazali tak naprawdę chyba z najlepszej strony. Bo no jeżeli oczywiście odetniemy gdzieś tam grubą kreską to, co się działo za Rastio Chudika, chociaż no tu znowu się powtórzę, ale tak naprawdę wyniki były trochę gorsze niż gra, bo w niejednym meczu oni jeszcze za trenera Chudika mogli zapunktować, zwłaszcza tam na początku sezonu i troszkę te końcówki im zabierały te szanse. Natomiast no, walczyli, zaczynali z fatalnej sytuacji, mimo to potrafili się z tego wygrzebać, nawet przez moment byli przecież na tym 14 miejscu, także no, myślę, że to Bielsko miało swoje mankamenty, ale nie było drużyną taką totalnie bezpłciową, chyba po raz pierwszy w czasie tej swojej gry od momentu awansu, bo przecież pamiętajmy też, że Bielsko jeszcze w Plus Lidze było na początku, powiedzmy, jej istnienia w pierwszych latach. Zresztą do dziś Bielsko dzierży ten niechlubny rekord najmniejszej liczby zdobytych małych punktów w meczu. No i cóż, no i mimo, że Bielsko spada, to mam wrażenie, że i ci obcokrajowcy w tym sezonie jakby tacy troszkę lepsi, no bo moim zdaniem ani o Harrisonie Peacocku, ani o Wiaczesławie Tarasowie, ani o Olegu Krikunia nie można powiedzieć, że to jest taki totalny szrot, no bo no nie byli to oczywiście zawodnicy, którzy podbili ligę, ale każdy z nich trochę tych dobrych występów zaliczył, no więc to określenie typu szrot i tak dalej zachowajmy na tych, którzy totalnie się gdzieś nie sprawdzili, a jeśli chodzi i o Rosjan, i o Australijczyka, to troszkę pozytywu było. No i przede wszystkim myślę, że Piotrek Łukasik, wyciągnięty z pierwszej ligi, wreszcie dostał swoją szansę, no i wykorzystał ją znakomicie, o czym zresztą świadczy to, gdzie zagra w przyszłym sezonie. I myślę, że no to jest też fajne, że właśnie w takim Bielsku on też szansę dostał, a jeszcze dodatkowo dopisałbym takie nazwisko, o którym już wiem, że zwłaszcza Piotrek właśnie się w którymś z poprzednich odcinków wypowiadał, czyli też Bartosz Cedzyński. Dłuższy czas on gdzieś tam się błąkał, był też przecież choćby w Szczecinie, nie dostawał swoich szans. W końcu też w Bielsku te szanse dostał, no i naprawdę z dobrej strony się pokazał i też jestem ciekawy, czy on się zakotwiczy w tej Plus Lidze na dłużej, bo myślę, że spokojnie pokazał na tyle wysoki poziom, że może w tej dolnej połówce na razie, ale gdzieś zahaczyć się powinien i raczej to nie powinien być ktoś, kto razem z Bielskiem pójdzie na dno i gdzieś wróci do pierwszej ligi,
tylko gdzieś fajnie było, jakby swoje miejsce znalazł. I chyba to tyle, bo tak naprawdę z poprzednich sezonów trudno mi sobie jakieś takie nazwisko specjalnie przypomnieć. Raczej, no może Kamil Kwasowski, chociaż to też w sumie troszeczkę naciągana teoria, bo on tak naprawdę dopiero teraz w Radomiu się pokazał, a wcześniej raczej nikt nie miał o nim jakiegoś tam zbyt wysokiego zdania, o czym zresztą świadczy fakt, że on przecież w Radomiu też bardzo długo na ławce siedział i w sumie dopiero ta trudna sytuacja kadrowa spowodowała, że gdzieś zaczynał dostawać szanse. Najpierw drobny uraz Tomka Fornala, później przedstawienie Wojtka Żalińskiego i nagle się okazało, że Kamil Kwasowski to jest naprawdę bardzo rzetelny, przyjmujący jak na plusligowe standardy. W tym sezonie z pierwszej ligi ściągnięty został Piotr Łukasik i swoją szansę można powiedzieć, że w pełni wykorzystał, bo dało mu to awans do zespołu lepszego. A z kolei w zeszłym sezonie do plusligi ściągnięty został z pierwszej ligi Bartłomiej Królicki. No i on po sezonie w Bielsku trafił też do lepszego zespołu, mianowicie do GKS-u Katowice, ale no akurat Bartłomiej Królicki raczej należy do postaci drugoplanowych w zespole Piotra Gruszki. No, także tak jak mówimy, no w sumie to jest taki moim zdaniem paradoks, że chyba najbardziej ciepło będę wspominał z tych wszystkich sezonów kilku ostatnich Bielska, w plus widzę właśnie ten, w którym spadli. Oni spadli, a cieszą się w Bydgoszczy, bo Łuczniczka nadal z szansami na utrzymanie, to jeszcze nie znaczy, że się utrzymała, ale będzie miała dwie szanse na to, żeby sobie to utrzymanie zapewnić. Najpierw baraże, te playouty, nazwijmy to może tak, z MKS-em Będzin. Kuba Bednaruk zresztą powiedział taką fajną rzecz, że oni po tej porażce w Gdańsku, gdzie też byli blisko zresztą wygrania pierwszego seta, też im się to nie udało, mimo że Gdańsk grał bez Artura Szalpuka, bez Piotra Nowakowskiego, no ale duże problemy w Bydgoszczy tym razem, no cały sezon w zasadzie ich jakieś problemy nękają, tym razem nie może grać Metodiana, nie na przyjęciu cały mecz grał Paweł Gryc, to zagrał przynajmniej z cyfr, tak wynika, no bo żaden z nas tego meczu nie widział, ale naprawdę dobrze. No natomiast mimo wszystko nie wystarczyło to, żeby jakieś punkty zdobyć, no i do końca siedzieli jak na szpilkach i oglądali chyba, pewnie gdzieś tam w szatni podejrzewam, na jakimś ekranie sobie puścili ten mecz z Zawiercia. No ostatecznie skończyło się to po myśli Bydgoszczy i teraz Łuczniczka czekają właśnie mecze z Będzinem. No i powiem tak, no na pewno Łuczniczka by chciała, żeby Będzin w tych meczach grał tak, jak zagrał w Olsztynie. Znaczy ja akurat byłem na Podpromie, więc nie widziałem spotkania Olsztyna, także ale w pełni ci ufam twojej ocenie. Łuczniczka Bydgoszcz ma ogromne problemy kadrowe, o czym świadczy chociażby to, że no jak trochę już wcześniej powiedziałeś, Metodiana niewłaściwie, jak mówił trener Bednaruk, nie nadaje się do atakowania. Na przyjęciu nominalnie właściwie to zagrał Paweł Gryc z Bartoszem Filipiakiem, bo jeśli spojrzeć w wartość statystyk, no to po przekątnej z Edgardo Goasem ustawiony był Eugenii Gorczaniuk, czyli ten jedyny nominalny zdolny do gry przyjmujący, a po przekątnej ze sobą ustawieni byli Paweł Gryc i Bartosz Filipiak. To takie trochę nietypowe ustawienie. Szkoda, że tego nie można było zobaczyć, bo jestem bardzo ciekaw, jak to funkcjonowało. No ale ostatecznie Łuczniczka Bydgoszcz z tego takiego wyścigu ślimaków na dole tabeli wyszła zwycięsko, chociaż właściwie tak nic nie zrobiła ku temu, żeby się utrzymać w ostatnich kolejkach. No i zmierzył się z Będzinem. Jak ty widzisz ich szanse? Bo moje zdanie jest takie, że będzie im bardzo trudno właśnie ze względu na te problemy kadrowe, bo MKS Będzin jednak kontuzji nie ma, właściwie zagrają pełnym składem. No i to spotkanie w Olsztynie dla nich było takie po prostu, można powiedzieć, do zagrania i zapomnienia, bo dla nich prawdziwe granie zacznie się dopiero teraz. Obie drużyny możemy chyba nazwać, że to są drużyny jednak własnej hali. No na pewno możemy tak powiedzieć o Będzinie, bo tam jednak ta różnica jest duża. Oni 20 punktów zdobyli u siebie, tylko 9 na wyjazdach. No i nawet w tych dwóch ostatnich kolejkach, tak jak Resowi naprawdę mocno się postawili i pewnie Filipie trochę drżałeś o ten rezultat, bo przecież pierwszy set wygrany przez Będzin, drugi set także wyrównany, no a z kolei pojechali do Olsztyna, no i totalna katastrofa. Tam nic po prostu nie działało. No Łuczniczka ma na wyjazdach jeszcze o jeden punkt mniej, Będzin 9, Łuczniczka 8, ale procentowo jakby troszkę to wygląda inaczej. Natomiast tak, no ta sytuacja kadrowa stawia jednak zdecydowanie na gorszej pozycji drużynę Kuby Bednaruka. Zobaczymy, co się wydarzy w Bydgoszczy. To będzie bardzo istotne moim zdaniem, bo Będzin grając słabo na wyjazdach, myślę, że tutaj niezależnie od tego, jaka jest sytuacja Łuczniczki, to jednak no, tutaj muszą poszukać zwycięstwa. Później gdzieś będą mieli dwie okazje w Sosnowcu, żeby może w jakiś sposób temu Będzinowi coś urwać. No Łuczniczka w tym zestawieniu z Pawłem Grycem na przyjęciu na pewno nie może narzekać na siłę ognia.
pewnie mają problem, będą mieli problemy z przyjęciem i to może być bardzo bolesne właśnie w meczach w Sosnowcu, bo Będzinianie raczej naprawdę dobrze serwują. Przez to właśnie między innymi przecież cierpiała Resowia w tej 29. kolejce i pewnie będzie miała ta Bydgoszcz z tym problemy. Z drugiej strony, no, jeżeli Będzinianie dobrze serwują, to kogo na tym przyjęciu się nie ma? No to trudno jest, no bo można powiedzieć, że Warszawa przecież choćby w Radomiu wyszła takim mocno defensywnym ustawieniem z Gijomem Samiką, a to nie bardzo pomagało, jeśli chodzi o utrzymanie przyjęcia do momentu, dopóki czarni tą zagrywką strzelali. A no tak jak mówimy, no mając Gryca na lewym, Filipiaka na prawym, jeszcze Gorczaniuka też, zawodnika, który nie jest jakiś tam bardzo kulawy w ofensywie, no to paradoksalnie ma kim Bydgoszcz postraszyć ze skrzydeł. No ja bym stawiał tak powiedzmy 3-1 na Będzin, w sensie 75-25 moim zdaniem i fakt przewagi własnej hali w ewentualnym trzecim spotkaniu i problemy kadrowe, ale do końca Bydgoszczy nie skreślam, natomiast no myślę, że jednak zdecydowanie bardziej tutaj Bydgoszczy chyba muszą się nastawiać na mecze z AZS-em Częstochowa. Troszeczkę no, pokrywały się te terminy, ale na tyle, ile się dało, starałem się śledzić finały pierwszej ligi. Marek Magiera, czyli człowiek przecież jakże związany mocno z Częstochową, stamtąd pochodzący. Dość boleśnie myślę, że dla kibiców AZS-u się wypowiedział, ale ja się chyba z nim jednak jestem w stanie zgodzić, że no, bo to mówił to jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem, ale że niezależnie od tego, kto wygra te finały pierwszej ligi, no to nie będzie miał więcej niż 10% szans na zwycięstwo z zespołem Plus Ligi. I tak jak przed rokiem w podobnej sytuacji też starałem się troszeczkę śledzić to, co się działo w finale pierwszoligowym i naprawdę widziałem szansę na to, że Zawiercie jest w stanie się Częstochowie postawić. Tak teraz też wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne. I tak jak stawiam, że Bydgoszcz z Będzinem przegra i będzie musiała się bronić w tych barażach, tak stawiam, że się obroni, no o ile jeszcze się bardziej nie posypią, no bo to jest zawsze takie ryzyko, że teraz już tak naprawdę każda kolejna kontuzja, no to już byłby prawdziwy dramat, jeśli chodzi o bydgoską drużynę, ale o ile nawet w tym takim troszkę szytym z tego, co się ma ustawieniu z Pawłem Grycem w zdrowiu bydgoszczanie wytrwają, to myślę, że no chyba jednak powinni być względnie spokojni o swój plusligowy byt. Najtrudniejsza walka już chyba za nami. Za nimi. Za nimi. To się aż wczułem chyba w rolę jednego z tego zespołu. Za nimi oczywiście. No tak, właściwie powiedziałeś dużo i nie za bardzo właściwie mogę się do czegoś odnieść, poza tym, że w pełni się z tobą zgadzam. Moim zdaniem tej rywalizacji MKS Będzin, Łuczniczka, Bydgoszcz, tak 75% szans daje Będzinowi, 25% Bydgoszczy. Natomiast w tym kolejnym kroku, jeśli Łuczniczka, Bydgoszcz będzie mierzyć się z AZS-em Częstochowa, to takie 75% szans daje właśnie Bydgoszczy i stawiam, że w przyszłym sezonie nowej drużyny plus lidze nie będzie. No to cóż, no w sumie powiedzieliśmy wszystko, skomentowaliśmy wszystko, jeżeli chodzi o to, co się już wydarzyło, o to, co się będzie działo na dole. No i myślę, że na tym zakończymy pierwszą część, bo powrócimy do takiego dzielenia na części. Zresztą chyba ostatni odcinek też na części podzielony. W każdym razie ten odcinek podzielimy, a w drugiej części o tym, co nas czeka w tych playoffach, czyli na razie w tych niepełnych ćwierćfinałach, w półćwierćfinałach, w sumie trudno powiedzieć, jak to nazwać, no ale w tych dwóch parach, które powalczą o półfinał. O tak, tak chyba najlepiej. Także za pierwszą część dziękujemy i zapraszamy za drugą. Postaramy się to wypuścić w pobliżu. A za tę pierwszą część dziękuję wam oczywiście Filip Korfanty i Michał Kwiatko-Bębnowski.